Kiedy stanąłem w drzwiach klasztoru mater Eklezja, doprowadzony tam przez strażnika z Gwardii Szwajcarskiej, który odebrał mnie przy bramie świętej Anny, Memor Karmela przyjęła mnie z uśmiechem i zaprosiła do środka, mówiąc, proszę, jest pan tu już jak u siebie w domu. Czekając kilka minut w cichym holu, Pomyślałem, że być może nie jest to tylko uprzejme okolicznościowe zdanie. To rzeczywiście już czwarty raz w ciągu pięciu lat, jak przyszedłem odwiedzić Benedykta XVI. Ciągłość potwierdzająca przyjaźń, którą papież emeryt okazał mi w swoich listach. Kiedy wszedłem do sali audiencji, Papież czekał na mnie stojąc przy chodziku. Podziękowałem mu za uprzejmość, lecz poprosiłem, aby usiadł. Wtedy dopiero objąłem go i zapytałem, jak się czuje. Pokręcił głową i wyszeptał, tak sobie. Zapytałem o jego upadki, o których wspomniał w swoim ostatnim liście. Powiedział, że zdarzyło się to aż cztery razy, dwa z nich nie miały poważniejszych konsekwencji, lecz pozostałe dwa spowodowały pęknięcie żebra i podbite oko. Ponieważ ręką wskazał lewe oko, powiedziałem, że na szczęście to jest to, na które nie widzi, na co papież z uśmiechem odparł. Opatrzność czuwa zawsze, nawet w takich sytuacjach. Słuchasz właśnie fragmentu z książki W poszukiwaniu prawdy. Nieznane listy i rozmowy z Benedyktem XVI, autorstwa Pier Giorgio Odifrediego. Zamów ją na stronie wydawnictwa Esprit. Link w opisie. Opowiedziałem mu, że również moja matka i ciotka, jego rówieśniczki miały podobne problemy papież zauważył, że starsi ludzie z jednej strony nie zdają sobie sprawy z tego, że nie mogą już dobrze kontrolować swoich ruchów, a z drugiej wykazują nieco pychy, wierząc, że są jeszcze samodzielni. To słowo w ustach papieża wyjawiło być może pewną skruchę, skoro pycha jest grzechem głównym. Zwróciłem uwagę, że jest wspominany z wielką sympatią. I w Bressanone, i gdzie indziej, jednak czasami zdarza się, że ktoś mówi o nim w inny sposób. Na przykład Enrico Maria Radaelli, który niedawno opublikował ostry atak Al Cuore di Ratzinger. Do serca Ratzingera. Tytuł ten zdziwił samego zainteresowanego, który powiedział: że nie zna ani książki, ani jej autora. Nie przeczytałem jej. Powiedziałem, że na podstawie recenzji wydaje się ona komentarzem do wprowadzenia w chrześcijaństwo Ratzingera, lecz dużo mniej przyjaznym od mojego. Autor oskarżał w niej przyszłego papieża, że jest on pomysłodawcą i głównym wykonawcą współczesnego dzieła systematycznego niszczenia dogmatów. Z jednej strony Ratzinger miał je formalnie zaakceptować, lecz z drugiej rzekomo w fantazyjny sposób reinterpretować i osłabiać. Ratzinger pokręcił głową i nie skomentował. Ja dodałem, że Radaeli był jednym z pomysłodawców korektio filialis przeciwko Bergoliowi. Podpisanego w ubiegłym roku przez około 60 księży i uczonych katolickich, którzy czuli się zakłopotani na wpół heretyckim otwarciem papieża Franciszka. Benedykt XVI zdecydowanie stwierdził jednak, że ten, kto robi i mówi takie rzeczy, nie kocha Kościoła. I dodał, że zazwyczaj są to ultrakonserwatyści. Jak stronnicy schizmatyckiego biskupa Marcela Lefebvre? zapytałem. Nawet bardziej tradycjonalistyczni, odparł papież. Zwróciłem uwagę, że pomijając tradycjonalistów, to ogólnie wierni wydają się przeżywać coraz większy kryzys. Zacytowałem dane z niedawnego sondażu przeprowadzonego przez Community Media Research dla Dziennika La Stampa, według którego od 2000 do 2018 roku liczba Włochów deklarujących się jako katolicy spadła z 80 do 60%. A praktykujących katolików z 50 do 25%. Podczas gdy liczba tych, którzy nie należą do żadnego wyznania, wzrosła z 19 do 33%. Ratzinger wykrzyknął: Tak ogromna strata? Później jednak pomyślał, że w innych częściach świata strata ta dokonała się już dawno temu. We Włoszech doszło do niej tylko z opóźnieniem. Rodzaj długiej fali, skomentowałem. Ratzinger wspomniał, że w diecezji Monachium, gdzie był biskupem, procent ten już dawno temu spadł wręcz do liczb jednocyfrowych jako przyczyny podał z jednej strony sekularyzację związaną z globalizacją a z drugiej imigrację ja z kolei przypomniałem mu że przynajmniej we Włoszech większość imigrantów wyznaje chrześcijaństwo gdyż przybywają oni z Europy Wschodniej u nas na przykład 20% imigrantów pochodzi z Rumunii a zatem zazwyczaj są prawosławnymi Pociągnąłem temat, zauważając, że nawet pozorna popularność papieża Franciszka, bardziej medialna niż rzeczywista, nie zdołała zahamować tego odpływu wiernych. Przeciwnie, po fizjologicznym wzroście związanym z początkowym miesiącem miodowym, Średnia liczba wiernych obecnych na audiencjach generalnych Bergolia wyraźnie spadła z ponad 46 tysięcy w 2014 roku do mniej niż 18 tysięcy w 2016. Zapytałem papieża emeryta, czy spadek ten nie zależy od rozpowszechnionego już poczucia, że nowy papież nie potrafił rozwiązać wielkich problemów kościoła, które odziedziczył, w szczególności Instytutu Dzieł Religijnych, Kurii oraz Pedofilii w Kościele. Stary papież zwrócił uwagę, że są to problemy zbyt ogromne na siły jednego człowieka. Nawet tak pełnego energii jak Bergoglio, który co zauważył z podziwem, jest w stanie uścisnąć za każdym razem dwieście rąk, podczas gdy on sam ograniczał się do trzydziestu. Ratzinger dodał: Ma osiemdziesiąt dwa lata? Nie wiem, jak on to robi. Ja mu przypomniałem, że sam również w tym wieku dokonywał cudów. Jednak kiedy zapytałem, czy czuje ulgę, że nie ciąży już na nim brzemię tych obowiązków, odpowiedział twierdząco. W zamyśleniu jakby wyobrażał sobie, jakie miałby trudności wypełniając tę posługę w obecnym stanie zdrowia. Pociągnąłem temat, cytując potknięcia papieża Franciszka w kwestii reform, z żenującymi nominacjami monsignora Lucia Waleja Baldy i pani Franceski Makolaty Szałkwi, którzy zostali później oskarżeni i skazani za udział w skandalu Watilex II. Papież Benedykt pokręcił głową niepocieszony, podkreślając z gorzkim uśmiechem, że to były nowe nominacje, a nie ludzie wybrani przez niego. Ja jednak dodałem, że było głośno również o jego byłej prawej ręce, tarcissiu Bertonem. Przy okazji skandalu związanego z mansardą o powierzchni 700 metrów kwadratowych wyremontowaną za pieniądze fundacji Bambino Jezu. Ratzinger powiedział jednak, że kardynał był bardzo wartościowym człowiekiem. Otrzymał właśnie egzemplarz jego nowej książki i Mej Papi, Moi Papierze. Zapytałem go, co o niej myśli, lecz odparł, że przeczytał tylko rozdział związany z własnym pontyfikatem, w którym został potraktowany w sposób zbyt pobłażliwy. Dodał też, że krytyka przeciwko Bertonemu była przesadzona i często wynikała z oporu dyplomacji watykańskiej przeciwko sekretarzowi stanu, który, choć wywodził się z innego środowiska, posiadał głęboką wiedzę w dziedzinie prawa kanonicznego. Przypomniałem, że kardynał występował w telewizji, aby mówić o piłce nożnej, kiedy był biskupem Genui, a Ratzinger skomentował, że rzeczywiście miał on żywiołową osobowość. Dodałem, że pochodzi z moich stron, a papież uściślił, że urodził się w kanawese. Kiedy przypomniałem, że kilka lat temu usiłowałem przeprowadzić z nim wywiad, lecz nie udało mi się zorganizować spotkania, Ratzinger pół żartem, pół serio powiedział: Jeśli pan chce. Mogę pana polecić. Przypomniało mi się wtedy, że nazajutrz przypadała piąta rocznica wyboru Franciszka. Zapytałem więc Benedykta XVI, jaki jest bilans pontyfikatu, który, jak się wydaje, wzbudził więcej oczekiwań, niż mógł ich zrealizować. Papież emeryt odparł: że Bergoglio jest człowiekiem bardzo wykształconym, choć jego prosty sposób bycia może zwodzić na manowce. Jest jezuitą, zauważyłem, lecz Ratzinger ciągnął swój tok rozumowania, mówiąc na przykład, że jego następca dobrze zna współczesną filozofię, szczególnie francuską, nawet lepiej od niego. W tamtej chwili uwagi te wydawały mi się nieco enigmatyczne. Stały się jasne dopiero wieczorem tego samego dnia, kiedy agencje prasowe podały do wiadomości tekst listu papieża emeryta do Monsignora Daria Eduardo Vigano, napisanego z okazji publikacji jedenastu tomików na temat filozofii Bergolia. W liście tym Benedykt XVI wyraził swoją krytykę. To nie mądre uprzedzenie, jakoby papież Franciszek miał być jedynie człowiekiem czynu, pozbawionym szczególnego wykształcenia teologicznego bądź filozoficznego. Natomiast ja miałbym być wyłącznie teoretykiem teologii, który niewiele rozumie z konkretnego życia współczesnego chrześcijanina. Gdybym wiedział wcześniej o tym liście, zapytałbym papieża emeryta o coś. Odnośnie do tej interesującej nieproszonej wymówki. Nic jednak o nim nie wiedząc, ograniczyłem się do zapytania Racingera o to, których filozofów francuskich czytał. Zaskoczyło mnie, gdy wymienił nazwiska dwóch egzystencjalistów jednego katolika, Gabriela Marcela, a drugiego ateisty. Żana Pola Sartra. Ja z kolei opowiedziałem, że poznałem Jacquesa Derrida, który przyjaźnił się z moim przyjacielem filozofem i często przyjeżdżał do Turynu. Graliśmy nawet razem w piłkę nożną pewnej niedzieli na wsi. Tym razem to Ratzinger był zaskoczony, a ja wyjaśniłem, że Derrida jako chłopiec marzył o tym, by dostać się do algierskiej drużyny narodowej. Opowiedziałem, że początkowo filozof był nieufny względem mnie, gdyż zazwyczaj środowiska naukowe go lekceważyły. Rozluźnił się jednak, kiedy zacząłem rozmawiać z nim o jego młodzieńczych studiach nad pochodzeniem geometrii Husserla. Od tamtej pory świetnie się rozumieliśmy. Wracając do papieża Franciszka, zapytałem Benedykta XVI, czy na swojego następcę wolałby kardynała Angela Scole, jak wydawały się wskazywać przeróżne znaki, które dawał podczas swojego pontyfikatu. On jednak przemilczał tę kwestie, ograniczając się do odpowiedzi, że z wyborem Ducha Świętego trzeba się zawsze zgodzić. Kiedy powiedziałem, że krążyły pogłoski, iż skola gdyby został wybrany, przyjąłby imię Pawła VII, odpowiedział żartem. O tych sprawach wie pan więcej ode mnie. Ja żyję już tylko w tych murach, osłonięty od pogłosek i plotek. Przesłuchałeś właśnie fragment książki w poszukiwaniu prawdy, nieznane listy i rozmowy z Benedyktem XVI. Kupisz ją na stronie wydawnictwa Esprit. Link w opisie.